Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jak zwykle w NBA 2K16 My GM Mode. Zaczynamy kolejne spotkania, proszę bardzo, 28 zwycięstw, 19 porażek, trzecie miejsce w konferencji. Tak to wygląda. Jest nieźle. Powalczymy sobie nawet o pierwsze miejsce, a co tam, damy radę, nie? Damy radę. Jak tam prezentuje się nasz składzik? Całkiem przyzwoicie. Na jedynce Miller, który właściwie nie gra, ale to fuck it. Moody, który jest no coraz lepszy. Rondo jako jego zmiennik i mentor. Gordon na dwójce. Ostatnio słyszałem, że mam wymienić Gordona. Takie głosy słyszałem, że mam wymienić Gordona. DeMar Carroll na razie niech zostanie. Ten SNL też. No, mogę zobaczyć, żeby kogoś na miejsce Gordona. Zobaczymy, czy tutaj by się ktoś ciekawy znalazł. Bo faktycznie Gordon ostatnio, no tak średnio. Średnio mu idzie. 29 lat, on już też. No, chyba wydaje mi się, że więcej z niego nie wyciśniemy, nie? Na dobrą sprawę. I można teraz kogoś jeszcze poszukać. Zobaczymy, czy kogoś będziemy w stanie tutaj znaleźć. OJ Mayo! Nope. Makimi też nie. Paul Gasol, ojeju! Fajnie by było, fajnie, ale nie potrzebuję teraz czwórki. Ben McLemore. I wydaje mi się, że to będzie dobra opcja, nie? Ma niższy kontrakt, ja go bardzo lubię. Za trzy umie sypnąć. Dunki też sadzi, także Ben McLemore to będzie ten wydaje mi się zawodnik. Jeszcze sobie przejrzymy. Leon Waiters, nie, Amino też, nie, Payne, nie. Roya, nie, stary, nie ma szans. No, wydaje mi się, że tutaj będzie Ben McLemore. Danny Green niby fajnie, no ale no nie. Jezu, KJ McDaniels, nie bardzo. Nie no, bierzemy tego Bena McLemora, no co. Proszę bardzo, Eric idzie do Memphis, Ben McLemore witam w drużynie. Ostatni trade, już fuck it, już nie robimy więcej, bo chemia w zespole potem się spieprzy. To był czysty biznes. To był czysty biznes, przyjacielu mój drogi, to wymiana, ten trade. No i zaczynamy, no już chemia trochę spadła. Może się to odbić na naszej drużynie, na formie naszej drużyny, naszego teamu. Mecz z Miami Heat dzisiaj na początek. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Pierwsza kwarta. Oj, pierwsza kwarta, no średnio. Średnio druga. Jest lepiej, ale na remis niestety. Trzecią moglibyśmy podciągnąć troszkę, a dostajemy i tak w dupę. No i będzie, oj, słabiutko. 17 punktów. A wiecie co? Spróbujemy. Co nam szkodzi, nie? 6 minut zostało. Spróbujemy to jeszcze odrobić. Będzie na pewno trudno, ale zobaczymy, czy damy radę. Oczywiście znowu zapomniałem sprawdzić tutaj formę zawodników w tym meczu moich, jakim idzie, kto tutaj ma dzisiaj dobry dzień. Ale to się zaraz obczai po wejściu już do meczu. Cholera, myślałem, że zaczniemy z grubej rury, a to Miami Heat na wyjeździe na sklepią. Nie tak to miało wyglądać. Tego nie planowałem. No i teraz trzeba pomyśleć, jak tutaj ich ugryźć i zaatakować którą jakby strefę boiska. Czy po obwodzie, czy właśnie pod koszem. Albo zrobimy jakiegoś miksa. Zobaczymy, kto tutaj dzisiaj ma dobry dzień. Vucevic ma całkiem niezły. Niezła skuteczność, double. Już jest Ben McLemore, oj, słabiutko. Niby 9 punktów, ale na 30% skuteczności to jednak nie jest to, czego oczekuję od tego zawodnika tutaj też. No niby coś, niby tego. Aj. Moody też dzisiaj słabiutko. No dobra. Zobaczymy. Postaramy się to jeszcze jakoś ogarnąć. Proszę bardzo, Vucevic. Jest tutaj Rondo. Alex Len, nasz były zawodnik. No cóż, teraz gra w Miami. Sprzedawczyk, ale
Trudno. Jest pierwszy punkt. Jest pierwszy punkt. I drugi też będzie ok. No już jest 15 punktów, także hej, możemy to jeszcze odrobić, spokojnie. Tylko trzeba spiąć poślady. O, Ben McLemore nie ma łatwego zadania, musi kryć Wade'a. Rubio. Jest obok niego. O, Rubio, co gra w Miami, wow. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Trzyma go tam. Pięknie. Jest Rondo. Rudy Gay. Jest! Są punkty, okej, okay, pięknie. No i mamy 13 punktów straty, no to spokojnie, jak będziemy tak grać w obronie i punktować takie akcje szybkie kontry, no to powinniśmy to odrobić. Zobaczymy, czy się uda mimo wszystko. Oj, puszczony został Henson. Dobra, jest Rondo. Ben McLemore. Aj, złe podanie. Cholera, i Wade już tutaj. Kontratak Rubio. No niestety Winslow. A, punktuje 2 plus 1 prawdopodobnie. No tak, no właśnie. I już znowu dupa. 18 punktów się zrobiło. To jest moment. Gay za 3. Aj, szkoda. Szkoda, naprawdę szkoda, no ale cóż, taki jest basket. Dio, Winslow, trzymaj go Rudy. Rubio. Ricky. Narkotyki, dobra. Dobra, za nami, okej. Rondo. Więc czemu ja tak podałem? Nie to chciałem zrobić w ogóle, masakra, to było obrzydliwe. Obrzydliwe to było, naprawdę. Rondo, trzymaj go tam, trzymaj. No bez jaj. Naprawdę. Oj, to już mecz przegrany, ale kurde, szkoda, bo Ben McLemore za 3. No, słaby debiut tego zawodnika w naszym teamie. Proszę bardzo, offense Rubio, nabrał się Ricky. Dobra. Ben McLemore. I są punkty, pięknie. Vanley, no, chyba 9 punktów Rumble. Nie, więcej, on już ma 11 teraz. Jest, aj, Ricky! Ricky mógł zlamić, Rondo mógł zalecić steala, no niestety Dio za 3, oh my goodness! Jest, rebound, Rudy Gay, teraz proszę bardzo. No, przepiękny dunk! Ben McLemore, Ben McLemore. 17 punktów. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. Oj, ależ teraz się. No tak, cały Wade. Cały Dwayne Wade. Okej, Rondo. No robisz mi miejsce, no to wbiję. Aj, shooting fall. Piąty już. Drużyny z Miami. Okej. Okay. Jeszcze jeden by się przydał. Osobisty trafiony. Pięknie. Ale cały czas to 17 punktów. No to właściwie nic nie odrobiliśmy przez te 3 minuty. Oj. Len, Winslow. Trzymaj go, stary, trzymaj. Dobry defense. Okej. Okay. Ben McLemore. I... O Boże! Ale mu tam... O Jezus! Ale mu sieknął czopę na mordę, Jezus Maria. To było ładne, to było piękne, ale soczyste, ale no kurde, dlaczego nie nasi tak... Dlaczego nasi tak nie robią? Zakręć nim. Patrzcie, co się dzieje. O, ja tam pokręcił Rondo. No i co z tego, jak rzucać nie umiesz, stary, nie? Oj. Jakim Rondo? Rubio pokręcił.
Aj, o, ale teraz zlamiłem strasznie. No i punkty. Niedobrze, to nie miało tak wyglądać. O nie, nie. And really, something that the defense has to address. Now, here's Vucevic. O, ale ten Vucevic się przepchał. Przepchał Lena, zepchnął go normalnie pod kosz, pod tablicę i pewnie zapunktował. To jest center z prawdziwego zdarzenia. Spokojnie, ostre krycie. Co się stało? No bez przesady, no panowie, no nie róbcie jaj. Piąty faul naszej czwórki podkoszowego, o Jezus. I trafiony też przez Lena. Okej. Ruddy! Nie zapunktował, ale Moody zebrał, ciekawe. There's 126 left here in the fourth quarter. Oh, in your face, Wade, in your face. No ale co z tego, tak przegrywamy? Otóż to było kozackie, naprawdę. Dobra, Rubio. Spokojnie. Nie ma. Co się stało? No bez przesady, no panowie, no jaki offense, no to. O Boże, i Leonard wchodzi, ten Lamus, oj. Którego trzymam tylko po to, żeby rzucał za 3. Bo to jest wysoki, to jest podkoszowy, który za 3 umie rzucać. I Green nam robił standing dunka, no to jest też smutne. Chociaż on dunkerem jest kozackim, więc... Walls! Za daleko był, no i niestety... Niestety... Nie udało się to... Dio, trzymaj. O, pięknie. Piękny defense. Amare. Ojeju. Co to się stało, przyjacielu? Co ci się stało? Dlaczego tak? A, teraz osobisty trafiony. 18 punktów. Fuck my life. Leonard. Patrzcie to. Trafił, myślałem, że nie trafi, ale trafił. Kozak. Za mało go wykorzystuje tak naprawdę. Zapominam o tym, że on umie za 3 i dzięki temu może rozciągnąć grę, a ja o tym zapominam, no i przez to się dzieją takie rzeczy później. A powinienem to wykorzystywać i to bardzo często. Wiadomo, wszystkiego nie trafi, to nie jest kurde Ray Allen albo Reggie Miller, no ale... Albo tym bardziej Steph Curry, ale... Stefciu, no ale no. Walls! Za 3! Pięknie! Coś tam przynajmniej od siebie dorzucił. No i przegrywamy sobie 12 punktami. Czyli odrobiliśmy te 5. A, 6 minut, 5 punktów odrobionych to jednak nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo. Mecz przegrany, pierwszy dzisiejszym odcinku z Miami. Ale spokojnie. Zaraz wejdziemy na odpowiednie obroty. Zaraz to naprawimy. Zaraz to ogarniemy. Będzie fajnie, będzie spoko, będzie zajebiście. Okej, fajnie pogodaliście. Super. Nie chcę tego słuchać, bo dostałem w dupę, także... No nie bardzo. Vucevic, 20 punktów, 13 zbiórek. No i fajnie, bo on to dorzucił. Też ma double-double. Gay tutaj też coś pocisnął, 50% skuteczności. Ben McLemore, no to liczyłem, że będzie troszkę lepiej, no ale jednak nie. Okej, więc teraz trzeba będzie wejść w ogóle w zarządzanie naszymi minutami na parkiecie. Zrobić lekkie roszady, no bo przydałoby się komuś odjąć, komuś dodać te minuty spędzone na boisku. Zawsze zapominam, gdzie to było. Coaching na bank, okej. Jest tutaj. Oczywiście Vucevic ma najwięcej rondu. Ben McLemore dostał na wejście 27 minut. No niech tyle ma na razie. Leonard. DeMar Carroll.
trochę mnie smuci. Może Wolves powinien dostać więcej minut, moim zdaniem. Kosztem kogo? Rondo byśmy zabrali tak do 20, albo nawet do 18. Karol miałby te 20, ale Leonard miałby, załóżmy, te 18. Snell. Jokiciowi zabierzemy do 10 i tutaj zrobimy taką wymianę. I tutaj damy Wolvesowi 12. Niech pogra chłopak trochę. Niech pogra trochę. Zobaczymy, co z tego będzie. Mecz z Utah Jazz, z którymi no nie idzie nam najlepiej w tym sezonie. Chyba wszystkie mecze, które z nimi graliśmy, to przegrywaliśmy. Zarówno na wyjeździe, jak i u siebie. No i teraz zapowiada się to samo. Pierwsza kwarta przegrana. Nie wiem czemu, jakoś nie idzie nam z Utah kompletnie. Chociaż trzecia kwarta może troszeczkę odrobimy. Nie, no gówno, też przegraliśmy trzecią kwartę. Dobra, wbijemy, jest szansa wygrać. No, znowu double-double rzucił. No, to są nasze dwa filary, Vucevic i Gay, nie? Dobra, wskoczymy. Może się uda, 21 punktów rąbnięte już w czwartej kwarcie, a jeszcze się nie skończyła ona, więc 13 punktów tutaj w plecy zaliczyli zawodnicy Utah. Optymistyczny prognostyk na najbliższe sekundy, najbliższe minuty, no bo już stracimy tylko jeden punkt tak naprawdę, więc możemy ich rąbnąć w samej końcówce, to byłoby fajne. No ale łatwo nie będzie, oni też grają niezły basket w tym sezonie, naprawdę grają niezły basket i Hayward naprawdę też może nam pocisnąć tutaj konkretnie. Znowu nie sprawdziłem, sprawdziłem naszych tutaj, naszą formę, ale nie sprawdziłem formy drużyny przeciwnej. A to też jest ważne, żeby obczaić, kto, na kogo trzeba uważać i kto tam może nam tutaj jeszcze punktów troszeczkę nasypać. Także warto byłoby to jeszcze obczaić, także sobie to od razu zrobimy. Wchodzimy w box score, tutaj nie ma tego, box score tutaj jest. Hayward, no... Mało rzuca z Kubany. Mało rzuca, dużo punktów osobistych, chyba 6. I mało rzuca, 2 truje rzucił i w sumie tylko 4 rzuty z gry. To 2 truje, 2 razy za 3, no i 2 punkty takie z gry. Takie poza, okej, tutaj mamy double-double kolesia. Na niego trzeba będzie uważać. Fajny jest 22-letni Trey Lyles. Nieźle. Skubańcy. Dobra, ale polecimy ich. Dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić, nie? Jeszcze gramy u siebie. Za tą porażkę z Miami, teraz trzeba ich pojechać. Pierwszy raz w tym sezonie chyba. Tobias Harris. Trzymany przez Leonarda. Leonard. Ekstra. I Roddy daje prowadzenie. No tak można grać. Tak można grać. Dante Exum, okej, ciśniemy go. Defense, oj. Oj, Hayward jest mocny, ale Roddy go dobrze tutaj pokryje i będzie spoko. No i kto krył Huda? Kto krył Huda? Kto go krył? Komuś się zapomniało? Ktoś przysnął. Wolves chyba przysnął. Odpowiedź teraz za 3. Wolves! Zajebiście, stary. Zajebiście. Opłacało mi się, wydaje. Dać mu tyle minut w końcu. Dać mu szansę generalnie. No bo czemu mnie? Nie mam jakichś też kozaków, nie wiadomo jak na tej dwójce. Ben McLemore przyszedł za Gordona, który nie grał rewelacyjnie, no ale Ben też nie gra all-starowo, nie oszukujmy się. I są punkty, okej. Okay. Uff, już aż zamilkłem na chwilę. McCollum. Z pomocy? Aj, myślałem, że będzie blok z pomocy, no ale niestety. Dobra, lecimy, Moody. Walls. Aj, myślałem, że się przedrze tam. Ale się mu to nie udało, niestety. Okej, okay, Leonard tutaj wbije. Ale to zrobił, przepięknie. Mamy prowadzenie po raz kolejny. Pierwsze punkty w ogóle dzisiaj tego ziomka naszego. Ale w jakim stylu. Jest blok kolejny, Leonard. Ale ma dzień. Wall za 3. I siedzi. Dzieć mogła, ale nie siedzi. Szkoda tej trójki. Gdyby wpadło, to by było już naprawdę zajebiście, ale no, teraz musimy się jeszcze tutaj powalczyć troszkę. Na ten egzam, okej, Hayward, trzymaj go! Jest!
Dobry defense. Walls. Walls. Będą punkty. Aaaa! Zbieraj! No i dupa. Bronimy, bronimy, panowie, bronimy. Wyczyści tego chuda tam. Dante. Nikt go nie kryje. Nikt go... O Jezus Maria. Pozostawiony sam sobie Hayward. No to on nie mógł tego zmarnować. 27 punktów. A tylko 6 na 8, nie? Rzucał 8 razy, trafił 6 i ma 20. No to jest klasa zawodnika tak naprawdę. Leonard. Pięknie tam od tapki odbił i mamy remis. Ludzie są przenikliwi tak, że na... Nie no, to było nawiązanie do tego, że przenikali teraz te przez ekran i w ogóle. Hayward znowu niepilnowany, znowu truja. To jest psychol po prostu. Ale dobry jest Skuba, no ja bym go chętnie tutaj widział u siebie. Radiego bym przesunął na czwórkę, jego na trójkę, gralibyśmy small ball, Moody za trzy. Aha. Trzymaj go teraz, stary, no nie... On nie może zapunktować, musi być obrona. Przez łapy wsada zrobił Białas, no. A mówią, że Biali nie potrafią skakać. Gówno prawda. Masakra. Masakra. Ale jeszcze się nie poddajemy. To jest już... ciężko, delikatnie mówiąc. Hey Kevin, I was able to listen in on what Denver's head coach was going over with his team. Rudy Gay za 3. Nie trafił, zbiera Vucevic, rzuca tam. On tylko zbiera, rzuca, w ogóle nie patrzy na kosz i trafia. To jest nasz center właśnie, kochany. Pięknie, Dante Exams sfaulowany, ale Moody się żegna z parkietem. 6 faul. Niestety 6 faul, także już na razie. No faul i go no. Okej. Pierwszy faul Bena, no cóż. Nie traf, nie traf. Ale trafił jednak, Alek trafił. To... Ho, 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 teraz nie trafił. Za długo się zbierałem, to teraz nie wpadnie w ogóle. Oj, tragedia, tragedia. Przegrywamy, 87-83. Jeden błąd wystarczył, nie, żeby przegrać ten mecz, bo było naprawdę dobrze. Nawiązaliśmy fajną walkę i ten Hayward nas rozsadził tymi dwoma trojami pod koniec. To nas zniszczyło tak naprawdę. No ale cóż. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Kolejny mecz przegrany, kurde, muszę coś wygrać w końcu. No, nie było źle teraz. Było całkiem nieźle, no. Dwa razy go nie pokryli i już niestety, no. Dwie truje weszły, no i to się okazało dla nas zabójcze, ale generalnie nie było źle, był fajny zryw. Kurde tam. Spokojnie, 25 punktów Vucevicia, 15 zbiórek. Leonard tam pocisnął troszkę w obronie. Raz rzucił, no to... No to zdobył punkt, no też fajnie. Czy on zapakował nawet? Nie pamiętam. Prawdę mówiąc. W każdym razie zdobył dwa punkty. Bo raz rzucił, raz trafił. Tak, no. Raz rzucił, raz trafił, zdobył punkty i super ekstra. Dobra. Mecz z Indianą, ale najpierw sobie w ogóle wejdziemy tutaj, moi drodzy. Sprawdźmy, aha. Dalej ludzie są niezadowoleni, dalej ludziom tu nie pasuje. Więc trzeba tutaj jeszcze coś ogarnąć. Tak mi się wydaje. No zobaczymy. Tu mogę? Aha, you can complete owner goes to earn more money. Czyli nie mam teraz kasy w ogóle na to. Ja pierniczę. Dajcie mi znać, kurde, czy jeszcze męczyć się z tym. Honolulu Sharks, czy lecie może spróbować czegoś innego, bo już sam nie wiem naprawdę. Indiana Pacers, Nuggets. Mecz u siebie, no nie możemy przegrać kolejny raz gramy u siebie i kolejny raz przegrana, nie, to nie jest fajne, to by nie było fajne. Cholernie wyrównany mecz.
dobra, wchodzimy, bo jest masakra. WCB 20 punktów, 14, wow, no. Podzielili się trochę panowie tutaj dzisiaj. A jak tam, o, Georgi też jest w formie, Turner, Monta, Monta nie jest. Dobra, ten punkt przewagi mamy. Robimy jump in i wygrywamy dzisiaj w końcu, bo naprawdę to jest smutne. To jest smutne, że nie możemy wygrać tak długo już. A byłoby warto, nie? W końcu. Dawid 196406 wysłał mi wiadomość. Stary, odczytam po odcinku. Nie martw się, odczytam tą wiadomość. Nie bój się. Przyjacielu Frenciana, nie bój się. Wszystko odczytamy, wszystko będzie na swoim miejscu. Spokojnie. Boże, gadam jak debil. Spokojnie, dobra. Teraz trzeba się skupić na parkiecie, na tym, co się dzieje na parkiecie, albo co się będzie działo dopiero w zasadzie. Wygrywamy jednym punktem, jest stówka. I trzeba zrobić wszystko, żeby tej przewagi nie stracić. Nie roztrwonić. Łucewicz do Rondo. Dobra, chodź w posta, patrzcie, co się dzieje. To było naprawdę dobre, serio, bo szósty faul już i teraz osobiste są, czwarty faul Turnera, no kurde, to była dobra decyzja i to mogło wpaść, mogło być 2 plus 1 nawet. A czy convert 1, bo nie wiadomo czy 2 plus 1, ale się nie udało, ale chociaż i tak jest nieźle, bo mamy 3 punkty, mam przewagę teraz. Rondo, mógłbyś przystylować w tym momencie, ale... Oj, Georgi! Tylko na chwilę. PG został zostawiony i już maszyna punktuje. Ach, uwielbiam go, nie? Uwielbiam George'a, naprawdę. To jest mój taki Reggie Miller moich czasów, nie? No to się ja pamiętam jeszcze Reggie'ego Millera, normalnie oglądałem, ale... O Jezus. Końcówka jego kariery, ale chociaż mimo wszystko coś tam widziałem, nie? I nie spodziewałem się, że będziemy mieli takiego drugiego zajebistego w Indianie. Bo jakby ktoś nie wiedział, jestem zagorzałym fanem Indiany Pacers. Hehe. Od lat już, Ben McLemore. Poniosą mnie wyobraźnię i teraz... Ja przez takie rzeczy przegrywam też czasami. Nie zawsze, ale czasami. Ben McLemore, no cieniutko w tej połowie. Tamtej zdobył 10 punktów, teraz Georgi nas z pół dystansu rąbnął. O, będzie dunk! Soczysty! Z lewej łapy. Ale nie ma co się podniecać, bo trzeba wracać do obrony już, moi drodzy. Monta Ellis. Nie ma dzisiaj dnia, ale dalej jest niebezpieczny. Whiteside jest w ogóle. O, to zajebiście mają. Ale czy WCB teraz przepnie Whiteside'a? O, le kozak! Przepięknie. Tak jest. Trzymaj Younga, blokuj tam. O, była czopa na bank. Komu, stary? Komu podawałeś? Powietrzu? Young za 3. Ale ma mechanikę rzutu dziwną. Ruddy. No to był faul, przecież o co chodzi? No bez przesady, no panowie. No nie wierzę. To NBA to jest postrada, nie? Czasami gwizdzą na przykład takie faule. W prawdziwym NBA, nie? Takie faule, że aż żal, a czasami kurde... A na przykład w tym sezonie ta akcja z tymi krokami, nie? Ej, no kurde, wszyscy podróżują tak perfidnie, nie? Wszyscy się udają na wakacje, normalnie kroków jest tyle, że to jest niepojęte. Ja rozumiem, że w NBA przymykałem to oko, rozumiem przyjąć oko na przykład, nie wiem, na 3 kroki zamiast 2, okej. Okay. No ale kurde, jak wiara podczas wsadu na przykład, gdzie jest sam na sam z koszem, robi na przykład 8 kroków, a jest coś nie tak, nie? A się tak często to zdarza w tym sezonie. Oooo! To jest po prostu parodia w tym zakresie, serio. Nie wiem co się stało, ale okropne to jest. Znaczy, nawet nie tylko przy dunkach, nawet ogólnie mnóstwo tych błędów tam jest, które powinny być gwizdane, a nie są.
Rondo za trzy, no chyba was posrało. Chociaż raz trafił tutaj u mnie już. Vucevic, patrzcie to. Vucevic! Już wywalczył osobiste. No i super. On trafi, on jest kozakiem. Excellent. Jeszcze jeden. Mi się przydał. Excellent. Już nie było. Ale i tak, tak wygrywamy i mecz będzie wygrany. W końcu. Bo naprawdę to już było smutne. Whiteside jeszcze. Oj, Ellis, trzymaj go. Ben. Aj, punkty. I skubańcy zaczną faulować zaraz. To my odskoczymy tak szybciutko. Moody! O, tego się nie spodziewałem. Że Georgie przystiluje. I że zapunktuje, nie zapunktował. Jest steal! Mamy steal! Dawaj! Rudy Gay! Proszę bardzo i koniec po meczu, wygrywamy. Wygrywamy, oni nawet nie mają już możliwości wzięcia czasu, także mecz wygrany. Zajebiście, nawet jak truje rzucą, to co z tego i tak nawet nie odrobią. Fuck ma. Jezus Maria. Nie! Ja, Boże święty. Jakby mi White rzucił buzzer beatera, to mamy się chyba... Wow, było naprawdę niebezpiecznie. O, czy mi się wydaje, czy Eric Spoelstra jest trenerem Indiany? Tak widziałem, tak mi śmignął tam, tak tył jego tam chyba. Niemożliwe, nie na Frank jest przecież coach. No chyba, że tu, nie no, tutaj może... Może został. Ale jest zwycięstwo. Dobra, polecimy sobie z ostatnim meczem, chyba. O ile zdążymy. A nie, nie zdążę, kurde, chyba. A, słabo, dobra. To wiecie co, to będzie na tyle dzisiaj. Wiem, że za dużo wam nie pokazałem. Ale wiecie, no, podejrzewam, że w przyszłym sezonie możemy sobie już równać All-Star Weekend. Tak mi się wydaje, Vucevic 24 punkty, no nie było double dzisiaj niestety, ale trudno. A właśnie, zobaczymy sobie właśnie jeszcze, jak tam wygląda głosowanie do All-Star Weekend tutaj. itp. Czy któryś z naszych zawodników będzie w All-Starze? No Vucevic to powinien być typowo, nie? Serio. Vucevic musowo powinien być. Jak go nie będzie, to jest bullshit roku, ale... Okej. No zostały dwa mecze, nie, cztery mecze do All-Star Weekend, także w przyszłym sezonie, odcinku, przepraszam, będzie to na pewno. Gdzie to jest? Statistics? Nie, tutaj będzie. Award Racers. Aha, to jest do MVP. LeBron jak na razie tutaj jest na pierwszym miejscu. Nikt z naszych niestety do MVP się nie wybiera. Do Rookie of the Year również. To takie smutne. Do Sixmana również. Do Defensive Player of the Year też, nie? Też jest przykre. Dwight Howard w Toronto. Aha. Most Improved, aha, czyli, no nie, indywidualnych nagród nie będzie. Proszę bardzo. Western, czy ktoś jest, czy jest tutaj jakiś Denver Nuggets? Chyba nie. Nie ma póki co. Aha, bo to już jest komplet. Aha. No tak. No cóż, moi drodzy. To by było na tyle. Do nich rekordu nie pobił jeszcze w tej grze James Harden w stratach, ale to Team Records. O. Dobra. To by było na tyle, moi drodzy, dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapę w górę, udostępnijcie, polecajcie innym. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie piszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zachęcam bardzo gorąco. No i dajcie znać, co robić z tym Honolulu. Czy męczycie dalej z Honolulu, czy może wybrać inną drużynę, której powinno być łatwiej i od nowa zaprojektować nową nazwę, nowe wszystko i odpuścić Honolulu Sharks i zrobić na szybko nowy projekt. Bo jeszcze mamy czas. Bo jeszcze możemy to zatwierdzić, ale trzeba się spieszyć. Także dziękuję wam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej!